Serial 1670 wzbudził trochę kontrowersji w internecie. Kurs po premierze już opadł, więc jest to dobra okazja, aby przyjrzeć się temu, co robi dobrze. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek o satyrze. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście 1670, to uprzedzam, że w materiale pojawią się spoilery z całego pierwszego sezonu. W uproszczeniu, satyra to gatunek, który ośmiesza i piętnuje ukazywane w niej zjawiska, obyczaje, politykę, grupy lub stosunki społeczne. W tym celu używa się różnego rodzaju żartów oraz elementów humorystycznych. Ja skupia się na czterech, które występują w 1670. 1. Nawiązania. Serial już w pierwszej scenie pokazuje, z jakim typem humoru będziemy mieli styczność. Jeden z bohaterów mówi w niej, że chciałby zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski. Jest to sprytne użycie nawiązania do postaci papieża Jana Pawła II. Po pierwsze, co istotne dla komedii, otwiera serial żartem. Po drugie, przedstawia nam postać Sarmaty, przez co łatwo ją zapamiętać. Po trzecie, i najważniejsze, pokazuje, że serial będzie nabijał się z polskości oraz Kościoła katolickiego. Chciałoby się rzec, że nie będzie w nim żadnej świętości, ale 1670 bardzo rzadko nabija się z niektórych grup społecznych. Inne nawiązanie zostaje wykorzystane w ósmym odcinku. Jego fabuła skupia się na wątku zabójstwa syna magnata z odcinka siódmego. W związku z tym we wsi Adamczycha pojawia się śledczy koronny, ksiądz Rzmija z Sandomierza. Nawiązuje to oczywiście do serialu Ojciec Mateusz i najsłynniejszego polskiego detektywa, czyli postaci księdza Rzmigrockiego granego przez Artura Rzmijewskiego. Jest to kolejny sprytny zabieg wprowadzenia nowej postaci. Dzięki nawiązaniu autorzy oszczędzają dużo czasu na wprowadzenie postaci epizodycznej. A dodatkowo mieszają to z wprowadzoną wcześniej strukturą przedstawiania bohaterów. Widz od razu wie, kto i dlaczego pojawia się na ekranie. 2. Anachronizm. 1670 nie jest serialem historycznym, ale nawiązuje do realiów polski obojga narodów. Dzięki temu może korzystać z anachronizmu. Są to elementy nie należące do opisywanej przez autora epoki lub czasów. Można ich użyć jako element żartu, który pomaga odbiorcom odnieść się do realiów historycznych, a także pozwala wyśmieć coś współczesnego za pomocą włożenia tego czegoś do dawnych czasów. Za przykład weźmiemy zdanie, w którym Jan Paweł mówi, że jego syn Jakub robi karierę w korporacji w odniesieniu do zawodu księdza w kościele katolickim. Następnie mój imiennik opowiada, że wybrał taką ścieżkę zawodową. Bo chciał iść do silnej organizacji o stabilnej pozycji rynkowej co jest kolejnym anachronizmem w obrębie jednego żartu. 3: stereotyp i wyolbrzymienie Zostając przy postaci Jakuba, możemy zobaczyć w jaki sposób serial korzysta ze stereotypów i wyolbrzymień. Mój imiennik to istne uosobienie większości negatywnych cech kleryków. Wyzyskuje innych z pozycji autorytetu, ma mludzić wiarą, jest interesowny, gardzi innymi wyznaniami, a te wszystkie wady podkreśla nieprzyjemna aparycja. Zabrakło mu jedynie zamiłowania do małych dzieci. Pojawiają się tutaj też inne stereotypy: chłop to głupi wieśniak. Dewotka musi leżeć krzyżem na podłodze. Sarmata to impulsywny oblek z wielkim ego. Żyd nosi armułkę i pejsy, a do tego próbuje spiskować, co nawiązuje do teorii spiskowej, że Żydzi potajemnie rządzą światem. 4. W krzywym zwierciadle W drugim odcinku pojawia się motyw walki z globalnym ociepleniem. Córka Jana Pawła, Aniela, wychodzi do chłopów z ulotkami na temat tego, że za 380 lat Ziemię spotkają nieodwracalne zmiany klimatyczne. W związku z tym ludzie muszą zmienić swoje nawyki, zredukować użycie bydła, zacząć segregować śmieci i przestać palić martwymi szczurami w piecach. Innymi słowy, oświecona młoda kobieta z dobrego domu idzie do pospólstwa z kagankiem oświaty w celu uświadomienia ich, że muszą się poświęcić dla dobra klimatu. Mieszkańcy wsi odpowiadają, że: No, może zaczęliby się przyjmować, gdyby zmiany miały zejść za 100, 50, no, może 30 lat. Wtedy na pewno by się za to zabrali. Jednocześnie na koniec odcinka Aniela narzeka na to, że ludzie nie chcą zmieniać nawyków i rezygnować z własnej wygody. Tuż potem służąca pyta się jej, czy zje przystawkę do kolacji, a także informuje, że nagrzała dla niej wody w Bali. Brzmi znajomo, prawda? I to jest przykład cudownego ukazania problemów w krzywym zwierciadle. Autorzy 1670 z jednej strony pokazali niechęć zwykłych ludzi do zmian w celach ratowania klimatu, a jednocześnie wyśmiali głównych promotorów ekologii, których życia są na najwyższym możliwym poziomie. Mam nadzieję, że w przyszłych sezonach twórcy zdecydują się na więcej obustronnej krytyki, jak właśnie w przypadku walki ze zmianami klimatu. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia. PS. Skoro w serialu mamy już Żydów, to może w drugim sezonie znajdzie się miejsce na scenę, gdy ksiądz lub sarmata gasi świeczki podczas Hanuki.